Kilkanaście dróg na Suwalszczyźnie zostanie wybudowanych, rozbudowanych lub wyremontowanych z udziałem wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Dróg. Największa inwestycja wykonana zostanie w Suwałkach. Odbędzie się to na odcinku liczącym ponad 900 metrów, a całkowita wartość prac oszacowana została na niemal 6 milionów 800 tysięcy złotych. Połowę wydatków pokryje dofinansowanie centralne. Według ogłoszonych wyników naboru droga będzie rozbudowywana od marca do listopada 2022 roku. Pozostałe drogi to szlaki wiodące przez tereny powiatu ziemskiego. Część z nich stanowią drogi powiatowe, druga część to trakty gminne. Dwie pierwsze inwestycje zrealizowane będą w gminie Suwałki. To droga wiodąca od miejscowości Krzywe do Małej Chuty. Półkilometrowy odcinek jezdni powstanie między czerwcem bieżącego roku a majem przyszłego roku. Wartość prac wyliczono na 1 400 000 zł, 50% to dofinansowanie. W gminie zostanie przebudowana również droga wewnętrzna w miejscowości Płociczno-Osiedle. Nową nawierzchnią mieszkańcy pojadą około połowy przyszłego roku. Przebudowane lub rozbudowane zostaną również drogi gminne w miejscowości Przełomka w gminie Przerośl, drogi wiodące ze wsi Nowe Motule przez Tabałówkę do Jemilistego w gminie Filipów oraz w tej samej gminie rozbudowana będzie gminna droga łącząca się z powiatową nr 1111 B w miejscowości Filipów. Na listę trafiły też drogi w gminach Jeleniewo, Bakałożewo, Ródka-Tartak, Raczki. Pełen wykaz inwestycji na Suwalszczyźnie można znaleźć na stronie internetowej Kancelarii Premiera Rady Ministrów.